30 lat chciano połączyć Orlen z Lotosem i też nic. I w końcu udało się nam połączyć, stworzyć multienergetyczną spółkę. Jesteśmy zdeterminowani, ale cały świat jest zdeterminowany do budowy atomu, nawet i generalnie Stany Zjednoczone, pan prezydent zapowiada flotę SMR-owych reaktorów i nie tylko my. No ale już... każdy chciał, każdy miał motywację i się nie udawało. Panie redaktorze, miał motywację, ale czasy się zmieniają. Tak naprawdę wszyscy chcemy inwestować w zeroemisyjną energetykę, czyli zeroemisyjną zieloną energetykę, ale pragnę zaznaczyć, że muszą być źródła, które pracują w podstawie i dziś takim źródłem zeroemisyjnym, który będzie zabezpieczało system energetyczny, jest tylko i wyłącznie atom.